Proszę państwa, ułatwia spisowi od godziny gadają wielki bałagan. Zmiany ordynacji Polsce. Wyborczej, tak, by mieli zagwarantowane zwycięskie wybory kolejne i następne. Czy to jest coś, co ja powiem na te pytanie, odpowiedzieć, że damy najpierw dużo głosu. Ja po pierwsze chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o ordynację wyborczą, to każda większość sejmowa ma prawo ją zmienić. I nieraz się to odbywało. Zmieniano systemy przeliczenia głosów, które dawały większość albo dużym partiom, albo małym partiom. To robiono trzykrotnie, wprowadzano próg wyborczy, którego wcześniej nie było. Zmieniano okręgi, zmieniono całkowicie ordynację do Senatu, bo jednak dwu- czy trzymandatowa ordynacja, a ordynacja jednomandatowa to jest zupełnie co innego, więc te zmiany po prostu wielokrotnie następowały i nie widzę żadnego powodu, dla którego PiS, jeżeli uzna, że wymyślił sobie lepszą ordynację, nie miałby jej zmienić. Bo to jest bardzo proste, bo jak wygra zgodnie z tą nową ordynacją, to będziemy mieli sytuację jak w Polsce 20-lecie międzywojennego zastanacji. Będą te rządy uznawane za sfabrykowane. Ale przecież zrobili ordynację i to jest władze niedemokratyczne. No ale to jest przecież bzdura. No, nie można kneblować, ale to w ten sposób można absolutnie kneblować każdą jedną zmianę partii rządzącej, bo robi ją pod siebie. No nie. To w takim razie powinniśmy negować właśnie 27 lat wszystkiego, co zostało zrobione. Eliza, powinniśmy oczekiwać, że zmiany w prawie, a szczególnie w ordynacji wyborczej, nie będą robione pod siebie, tylko z myślą. Ale co to znaczy pod siebie? Przepraszam cię, Renata, pokolenia. W wyborach samorządowych w 2014 roku zmieniono szereg okręgów wyborczych pod to, żeby Platforma Obywatelska miała lepszy wynik. No. I nikt się wtedy tego nie podnosił. No przepraszam Może bardzo. Eliza na pewno partie podnosiła. Rządzące, nie było wtedy dyskusji. Partie rządzące zawsze tak robią. Tak, no. I nie należy po prostu tutaj robić z tego nie wiadomo czego, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, czyli o ten kompromis, który mógłby zalegalizować prawo bądź bezprawie. No chciałam zauważyć, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zwykle dokładnie takie są, ponieważ politycy z pełną świadomością z reguły łamią prawo i mówią tak, no może ktoś zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego, bo oni doskonale wiedzą, które ustawy są niezgodne z Konstytucją, a które są zgodne. Tak, podpisują i mówią tak, no może ktoś zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego, potem Trybunał Konstytucyjny powiedzmy przez 3 lata będzie się tym zajmował, a za 4 lata niech się inni martwią tym orzeczeniem. Mieliśmy na to dowód niejednokrotnie i Trybunał Konstytucyjny właśnie w ten sposób albo sankcjonował bezprawie, albo sankcjonował prawo, a czasami jeszcze podejmował taką decyzję, no trudno, co prawda doszło do złamania prawa, ale ponieważ musimy chronić budżet, no to w tej sytuacji pozostawiamy te przepisy. No było tak, więc się sankcjonowało bezprawie niejednokrotnie. Tyle na temat Ja jestem za kompromisem właśnie z tego powodu, że nie stać nas jako kraju, jako Polski na to, żeby jeszcze bardziej pogarszać sytuację w, no, powiedzmy to, relacje obywatela wobec sądownictwa i jeszcze bardziej odbierać temu obywatelowi takie poczucie jakiegoś bezpieczeństwa. Polak nigdy nie miał jakiegoś szalonego poczucia bezpieczeństwa, ani jakiegoś szalonego zaufania do państwa, ani bezpieczeństwa takiego ekonomicznego, socjalnego. I to było niestety, im ktoś niżej na drabince społecznej, tym mniej pewnie on się czuł. To jest wielki problem III RP. Żadna z sił politycznych nie potrafiła temu zaradzić, a PiS to jeszcze wzmaga. Tak, i w związku z tym dajmy mu możliwość kolejnego łamania prawa, dajmy mu poczucie, że to może zrobić, dajmy mu poczucie, że wymusi kompromis następnym razem, kiedy złamie konstytucję. Obecną partię rządzącą, żeby nie zmieniła ordynacji. Czy za 4 lata, jak się zmieni władza, to powiesz następnej władzy, nie można zmieniać ordynacji? No tak, ale przecież można, to jest absurdalne. Nie, no ale można na przykład oczekiwać, że na ileś tam przed wyborami. Tak, jest to orzeczone przez Trybunał Konstytucyjny. No pół roku przed wyborami nie powinna więcej, być zmieniona ordynacja. Może powinno to być. Mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Pół roku przed wyborami nie powinno się zmieniać ordynacji. Można uregulować to również drogą ustawy. Można uregulować, jeżeli ustawodawca sobie tak zażyczy. Jest potrzebne. Ja myślę, że trzeba wzywać te władze. Akurat jesteśmy tutaj w tej sytuacji, że to miejsce, w którym się spotykamy, no nie jest szczególnie popularne w kręgach nowej władzy. Nie to, że rząd PiSu słucha Tok FM i stąd czerpie informacje oraz porady. Natomiast mam wrażenie, że ci z
nas, dziennikarzy, myślę tu o całym, całym rynku, ci, którzy bardziej potrafią dotrzeć do nowej władzy, których ta władza czyta, powinni się domagać od niej jednak większego takiego samoograniczenia. Wystawiać im wysoko poprzeczkę, nawet trochę idealistycznie, ale jeśli tego nie zrobimy, to oczekiwanie, że władza sama z siebie się samoograniczy, jest takie. Zgadzam się z tobą całkowicie i oczekuję od obecnej władzy respektowania orzeczeń Trybunału oraz odebrania przysięgi. Od ciebie bym oczekiwał, ponieważ ty jesteś słuchana przez opozycję z kolei, przez KOT na przykład, żebyś ty apelowała to samo wobec środowisk opozycyjnych, bo to jest również tak, że część odpowiedzialności za znalezienie kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego leży po stronie opozycji. Ja się bardzo boję sytuacji, w której opozycja rozczaruję, bo ja będę namawiała, zrozumie, by nie myśleć o żadnym kompromisie, no właśnie, niestety, tylko wymagać przestrzegania prawa. Jest niestety tak, że ja się tego boję bardzo. Kiedyś zwróciła mi na to uwagę profesor Łętowska, kiedy rozmawialiśmy o Trybunale Konstytucyjnym, powiedziała, że ona się obawia, że opozycja tak łatwo z KOD-u jako ruchu nie zrezygnuje. To znaczy, to jednak tak bardzo mobilizuje przeciwników rządu, że opozycji będzie bardzo trudno powiedzieć, nawet docenić ten moment, kiedy PiS się opamięta. Bo to będzie szło jakby wbrew ich interesom. To znaczy, z przykrością to powiem, ale pani profesor Łętowska nie wie, jakie są założenia programowe KOD-u. Bo KOD absolutnie nie zakłada, że jego głównym celem jest wychodzenie na ulicę. Wręcz przeciwnie, to ma być stowarzyszenie, które będzie miało charakter przede wszystkim edukacyjny. Jego działania są rozpisane na lata. Takim celem podstawowym będzie edukowanie także polityków i obywateli, by wiedzieli, jakie są ich prawa i jakie są obowiązki po stronie władzy. I nie ma absolutnie takiej mowy, by paliwo w postaci konieczności wychodzenia na ulicę i protestowaniu przeciwko PiS-u było jedynym celem KOD-u, zapewniam. Czy tak jest rzeczywiście, jak mówi Renata? Dowiemy się już po informacjach Radia Tok FM, a może nawet w ich trakcie. Poranek Radia Tok FM. O, deutsche Staatsbürger. She's making this trade and commerce argument. That is the year. One niczego nie umieją zrobić. Światopodgląd. Od wtorku do piątku po 15:00. Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz. Reklama. Zostań smokiem biznesu. Przyjedź na targi China Home Life Show i zobacz ofertę ponad 1000 najlepszych chińskich dostawców z wielu różnych branż. Po prostu zrób dobry interes i wygraj wycieczkę do Szanghaju. China Home Life Show i China Machine X. Od 7 do 9 czerwca. Warsaw Expo na Darzyn. Ach, uwielbiam koniec miesiąca. Jak portfelik mam taki chudziutki. Jak mi się wszystko kończy. Jak w lodówce mam tylko światło. To jest znak, że zaraz będzie taniej. Bo tylko w Lidlu jest super oferta na koniec miesiąca. I wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Teraz na przykład chleb żytni tylko złoty 49 za 500 gramów. Złoty 49. A cukier 21,90 aż za 10 kg. 21,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. Tyle tych rachunków co miesiąc. Telefon, internet, telewizja. Mam wrażenie, że strasznie za to wszystko przepłacam. Po co przepłacać? Połącz usługi w Smart Dom. Jak to? Przenosisz numer do plusa, bierzesz do tego internet za pół ceny i telewizję za złotówkę. Wszystko za jedyne 76 zł z gwarancją najniższej ceny. Ale co to znaczy? Że jak znajdziesz gdzieś taki zestaw taniej, to zwrócą ci różnicę. Jak masz Smart Dom, wiesz, że nie przepłacasz. Sprawdź sama. Szczegóły na plus.pl, cyfrowy polsat.pl lub w punktach sprzedaży. Panie Agnieszko, w tym roku wymagania co do naszej firmowej imprezy integracyjnej są naprawdę bardzo wysokie. Standard ma być świetny, potrzebujemy terenu do spędzania czasu na świeżym powietrzu. O, no i ma być blisko Warszawy, prawda? No nie wiem, czy takie miejsce w ogóle istnieje. Istnieje, panie prezesie. Hotel Windsor w Jachrandze nad Zalewem Zegrzyńskim. Tylko 35 km od Warszawy. Imprezy integracyjne na świeżym powietrzu. Hotel Windsor w Jachrandze nad Zalewem Zegrzyńskim zaprasza. Windsorhotel.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
8.40. Adam Ozga. Zapraszam. Zbigniew Ziobro zapowiada kasację w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego do USA, gdzie od blisko 40 lat jest on ścigany za seks z nieletnią. O tym, że reżyser powinien być wydany Stanom Zjednoczonym, minister sprawiedliwości i prokurator generalny mówił już w kampanii wyborczej. W październiku krakowski sąd ekstradycji odmówił. Stwierdził, że przed sądem w USA została zawarta ugoda z Romanem Polańskim, a kara za seks z nieletnią, któremu groziła, została wykonana z nawiązką. W dodatku zgoda na ekstradycję wiązałaby się z naruszeniem praw i wolności Romana Polańskiego i nie jest wcale powiedziane, że za oceanem mógłby liczyć na uczciwy proces. Uwolniona w ubiegłą środę przez Rosję ukraińska lotniczka Nadia Sawczenko wystąpi dziś na posiedzeniu parlamentu w Kijowie. Sawczenko, gdy była więziona w Rosji, została wybrana deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy, zostanie więc też dziś zaprzysiężona. Uprowadzony meksykański piłkarz Shalan Pulido sam uciekł swoim porywaczom. Zawodnik Olympiakosu Pireus zaatakował strażnika, zabrał mu telefon komórkowy i zadzwonił po pomoc. Służby dotarły do niego po kilku minutach, bo akurat przeszukiwały ten rejon. Wcześniej to władze chwaliły się, że uwolniły Pulido, który został porwany w sobotę po imprezie w rodzinnym mieście Ciudad Victoria, jednym z najbardziej zagrożonych uprowadzeniami w Meksyku. Pogoda. Na termometrach dziś nad morzem i w górach od 21 do 24 stopni, poza tym od 24 do upalnych 27. Po słonecznym poranku może się chmurzyć, możliwe też przelotne deszcz i burze, nieraz z gradem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kim Eliza Olczyk, Rafał Woś, czyli creme de la creme polskiej komentatorystyki. Przynajmniej w segmencie tygodników opinii. Podejrzane zawężenie. Mów dalej. Ja będę się dalej pogrążał, tylko zapytam Państwa o Komitet Obrony Demokracji. Wybaczcie, że po prostu zacznę takie drobne złośliwostki. Przeczytałem się, że można należeć też do młodzieżówki kodów. Tylko trzeba mieć nie więcej niż 30 lat. Pomyślałem, że mógłbym, no nie dziś, tylko mając tam 25 czy 7 lat, być skuszony taką wizją, że to na pewno karykaturyzuję, ale no, dredy sobie walnę, krótkie spodnie i sandały i nałożę t-shirt, napisem Young God, the best, peace, fuck off i tak dalej. To się, wiecie, przeraziłem, że to są starzy ludzie, 28 czy 9-letni, gdzie tam do młodzieżówek im? Ja zacytuję te najnowsze badania amerykańskie, bo zawsze mam pod ręką jakieś, że granice wieku bardzo się przesuwają i skoro teraz wiek średni jest w wieku 60 lat, a starość się zaczyna dopiero po 70, no to i ta granica wieku młodzieńczego też jest o wiele wyższa i wydaje mi się, że 30 to nie jest tak dużo. To nie jest dużo, ale że masz do młodzieżówki należeć, czy tak się zdecydowanie zrealizować? To nie jest młodzieżówka, to jest młody kot. Tak dokładnie się nazywa ta organizacja. 30 to nowa 20, więc można, tak przynajmniej twierdzą rozmaite pisma kobiece i urocze książki tam w stylu, tam dziennik Bridget Jones i tak dalej. Więc 30 to nowa 20 i tego się trzymajmy. W PRL-u w ogóle można było być młodym do 35 roku życia, to było tak ustawowo. Że... No, rozumiem, no ale to teraz stary czy młody, no bo chyba w ogóle kot jest młody. Założył teraz stowarzyszenie. Renata przedstawiła taką wizję, że będzie to stowarzyszenie będzie edukowało elity i naród, tak żeby rozumiał, czym jest konstytucja, czym nie jest. No wydaje mi się, że o ile sobie mogę przypomnieć stowarzyszeń z 27 lat, takich okołopolitycznych i prawie wszystkie one stawały się potem partiami politycznymi, albo przynajmniej próbowały się stać, bo taka jest naturalna logika dziejów, nie? W polityce zakłada się partie polityczne, żeby coś naprawdę znaczyć. Myślicie, że z kodem mogłoby być, moim zdaniem nie, ale mogłoby być hipotetycznie inaczej, że on będzie coś znaczył przez lata, no nie wystawiając, wiecie, do samorządów chociażby swoich tam ludzi, czy typu... Nie wszystkie stowarzyszenia, czy tam środowiska poszły tą drogą. Na przykład środowisko krytyki politycznej nigdy nie zmieniło się w partię polityczną, chociaż... Choć było namawiane do tego. Było do tego namawiane. Zamiast tego postawiło na drogę instytucjonalizacji. Teraz jest dosyć prężnie działającym think tankiem, wydającym książki, organizującym uniwersytet i tak dalej. Ale rzeczywiście masz rację, że jednak to jest wyjątek.
i większość tych ruchów właśnie poszła taką drogą. Mój stosunek do kodu jest taki dwojaki, no bo z jednej strony oczywiście imponujący jest ten potencjał mobilizacyjny, który kod pokazał, i to, że rzeczywiście w sytuacji, w której nowa władza nie bardzo chce słuchać głosów krytyki i jakoś się z tym liczyć, nie wiem, czy krytyki medialnej, bardzo łatwo delegitymizuje różne ośrodki krytyczne, no to ten kod rzeczywiście jest taką rzeczywistością, z którą oni muszą się liczyć, na którą muszą się oglądać, i ta delegitymizacja nie wychodzi im za bardzo. Z drugiej strony jest, jak w każdym ruchu takim dużym, jest w tym kodzie taka, są tendencje, które mnie niepokoją. Jest po pierwsze to, o czym już mówiłem, to znaczy boję się, że wiele sił politycznych, które pod ten kod się podczepiły, no bo to też jest prawdą, że i Platforma Obywatelska, i Nowoczesna, no najbardziej te partie się pod kod podczepiają, są jego częścią właściwie, no to boję się, że oni nie będą chcieli tak łatwo z tego narzędzia nacisku na, znaczy walki politycznej, zrezygnować. A drugą rzeczą, której się boję, to jest tworzenie przez część kodu, który jest bardzo dobrze reprezentowany w opiniotwórczych mediach, takiego przekonania, że to jest jedyny sposób krytykowania różnych patologii rządów PiS, a kto nie robi tego z kodem, ten jest na pewno w najlepszym wypadku pożytecznym idiotą PiSu, a może jakimś jego ukrytym sympatykiem, podczas gdy jest to nieprawda, bo są inne metody naciska, być może nawet bardziej skuteczne. Inaczej robi to partia Razem, inaczej robią to mniejsze ruchy w stylu, nie wiem, Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza. Ciekawe rzeczy dzieją się teraz w Warszawie wokół reprywatyzacji. Także tam też jest polityka, to też jest próba korekty. Proszę mówić, i polityka. Błędów, i też formy nacisku, które mówią, że wiele patologii zaczęło się polityka dużo wcześniej. Taka jest i tak, gdyby kod był jedyną formą oporu przeciwko PiS-owi, no to niestety na końcu tej drogi jest jakiś powrót do tego, co było przed, a takiego powrotu być nie powinno. Dla mnie jest oczywiste, że KOD będzie zmierzał w kierunku przekształcenia się w partię polityczną, bo w odróżnieniu od krytyki politycznej już zbadał swoje poparcie społeczne, właśnie mobilizując ludzi do demonstracji. Krytyka polityczna nigdy nie miała takich pomysłów, a KOD już wie mniej więcej, na ile może liczyć, i na pewno będzie szedł w tym kierunku, ale tutaj są pewne pułapki oczywiście na tej drodze, bo jest wielu liderów w tej chwili, którzy, jak słusznie powiedział Rafał, starają się podpiąć pod kod, i ci liderzy mają zupełnie inne pomysły na rzeczywistość, różnią się między sobą i różnią się też od kodu. I w związku z tym ta opozycja, jeżeli kiedykolwiek będzie chciała jakoś się połączyć, żeby pokonać PiS w wyborach, to będzie miała ogromne trudności. Zresztą już widać, że Platforma Obywatelska, jakby wierząc w swój potencjał, dystansuje się od kodu i mówi, że wspólne listy to jest coś z gatunku political fiction. A ten elektorat, do którego odwołuje się KOD, Nowoczesna, Platforma Obywatelska, to jest ten sam elektorat. W związku z tym, jeżeli tutaj do porozumienia nie dojdzie, a będzie to bardzo trudne, bo oglądając latami próby porozumienia na lewicy, wiedziałam, jak one się kończyły, a przedtem na prawicy, więc teraz boję się, że to centrum liberalne, w którym jest KOD, Platforma i Nowoczesna, będzie miało równie duży problem, żeby się jakoś porozumieć, a bez porozumienia po prostu głosy się podzielą i się to bardzo wszystko zapomnieje. A mi się wydaje zwrotnie, że każda partia polityczna, która się podpina pod KOD, traci na tym. Bo partie polityczne, wiadomo, sprzedają odkurzacze, nie? A KOD mówi o tym, że handel powinien być piękny. Ale tylko mówi. Nie kupisz odkurzacza u kogoś, to nie wiadomo, że sprzedaje odkurzacze. To jest bardzo zabawne, z jaką pewnością siebie mówicie oboje o KODzie i jego przyszłości. Teraz głos pełen wahań i refleksji. Na takim. Ale no, ja mam, użyję tego słowa przewaga. Nad wami taką przewagę, że... Dzielenie włosa na czworo i hamletyzowanie. Że
Rozmawiam z ludźmi kodu, bywam na spotkaniach, czytam deklaracje programowe Mateusza Kijowskiego i on cały czas powtarza, że to ma być ruch obywatelski, który zajmie się przede wszystkim, że to będzie bardzo, bardzo długa droga, bardzo mozolna, bardzo spokojna, która zacznie się edukowaniem społeczeństwa, by na przykład nie wierzyło w bałamutne opinie polityków, by nie bało się, kiedy politycy straszą uchodźcami, by wiedziało, na czym polegają systemy wyborcze, by wiedziało, co to jest Trybunał Konstytucyjny i dlaczego warto o niego walczyć. Nie ma w kodzie żadnych planów politycznych. Wręcz przeciwnie, kod odcina się od polityki. To, że idzie na marsze w obronie Trybunału Konstytucyjnego, w obronie naszej przynależności do Europy razem z opozycją, miało związek wyłącznie z tym, że chodziło o pokazanie siły i pokazanie, że wszyscy są zjednoczeni w obronie fundamentalnych wartości. I oczywiście nie można przewidzieć, co się stanie za 3,5 roku czy za 8 lat, jeśli PiS zmieni ordynację wyborczą i sobie zagwarantuje kolejne lata. Natomiast w tej chwili nie ma żadnych planów udziału w polityce. I jeszcze jedno, dostaję SMS-y od różnych osób, od prawników, którzy mówią, że nie można zmieniać ordynacji wyborczej niezgodnie z konstytucją. To uwaga do wszystkich, którzy by chcieli inaczej i dają przyzwolenie na zmianę. Ale w konstytucji nie można. Ale w konstytucji jest tylko jeden przepis o ordynacji, mówiący, że ordynacja nasza jest proporcjonalna, więc nie można jej zmienić na większościową, a w ramach proporcjonalności można zmieniać dowolnie i jest to zgodne z konstytucją. Jeżeli z kodem jest tak, jak mówi Renata Kim, to jest gorzej niż myślałem. Bo to oznacza, że jest to te wszystkie rzeczy, które wyartykułowałaś, te problemy są to problemy bardzo wąskiej, choć słyszalnej grupy Polaków, takiej wyższej klasy średniej, inteligencji, bardzo dobrze sytuowanych Polaków, którzy martwią się tylko tam takim pewnym zestawem kilku kwestii, zwłaszcza teraz to się zogniskowało wokół Trybunału. Bo ja nie słyszę i też nie wymieniłaś tutaj żadnej rzeczy, która by... Proszę Państwa, ja już nie mogę tego słuchać. Mieci być. To jest takie bezbożne, takie bezczelne, jakbyś nie chciała, to tak możesz powiedzieć. Mieci być i wyższej klasy, i zamożny. Oj. Ja tego po prostu nie mogę słuchać. No mam taki charakter. Słuchaj się Pismem Świętym. Katechizm przypomina nam, że jest... Nawet niech by o katechizmie gadali, proszę Państwa. Na piśmie. Bo o Piśmie Świętym, jak zabili Jezusa, zamordowali, tak, wydrwili, wyśmiali, bo tak, nie miał nic, a dawał. Proszę Państwa, ewenement. Proszę Państwa, był kimś, bo był Synem Bożym, a z niego zrobili nic, że nawet, no, może Belzebubem, może wielkim kimś chcieli zrobić, ale Belzebubem. Także wiecie Państwo, to jest coś okropnego. Ja nie mogę tego słuchać. Także wolę to. Wykorzystali więc oni swoją wiedzę, jaką posiadali odnośnie do świata, człowieka, kosmosu. Z tego też powodu niektórzy ludzie mają dziś kłopoty, gdy interpretują święte księgi, bo niewłaściwie patrzą na rzeczywistość Bożego objawienia, natchnienia Pisma Świętego. To wszystko, co nie zostało utrwalone na piśmie, a co Bóg o sobie objawił, jest przekazywane drogą ustnego przekazu i nosi nazwę tradycji. No ale wiesz, to trzeba zrównoważyć, żeby wiesz, tradycja nie była ważniejsza od źródła. W teologii rozróżnia się tradycję pisaną przez duże T, o czym wspomnieliśmy, która zakończyła się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. Ludzie powinni to wiedzieć. I tradycję pisaną przez małe T, trwającą w kościołach. A oni tłumaczą. Ta pierwsza nosi nazwę tradycji ustalającej lub konstytutywnej. Chodzi więc tutaj o żywy przekaz. Kościół rozróżnia tradycję apostolską i tradycję kościelną. Tradycja apostolska oznacza wszystko to, co apostołowie przekazali ludowi Bożemu, aby mógł żyć w prawdziwie religijnej pochodzącej od Chrystusa. Rozważając rozróżnienie na to, co zostało przekazane przez Pismo i na to, co zostało przekazane
przez inny sposób. Jeden z teologów, Congar, zauważa, że pisma apostolskie należą do objawienia podobnie jak pisma Starego Testamentu. W centrum jednych i drugich jest Chrystus. Fakt, że należą one do objawienia, oznacza, że Bóg sam bierze za nie odpowiedzialność. Ponieważ przez natchnienie On jest prawdziwym autorem, chociaż istnieje równocześnie ludzki i historyczny autor tekstów natchnionych. Jeszcze jeden aspekt. Już na Soborze Watykańskim I powiedziano, że wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co jest zawarte w Słowie Bożym spisanym. W Galerii Starej miałyśmy bardzo piękny, tradycją i przez Kościół jest podawane do wierzenia jako przez Boga objawione. Czy to w uroczystym orzeczeniu, czy też w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu. Koniec cytatu. Natomiast na Soborze Watykańskim II zostało jeszcze raz potwierdzone, że tak Pismo Święte, jak też tradycje, należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. Apostołowie w trosce o przekaz Ewangelii ustanowili swoich następców i przekazali im swoje stanowisko nauczycielskie. W Kościele są nimi biskupi, ale przywilej strzeżenia depozytu wiary posiada cała wspólnota Kościoła. No, proszę Państwa, kolejny temat naszej... Jest jeszcze cerkiew. Przecież jak u nas Sława Metropolita Polski mówił, że cerkiew stoi na biskupie, którego tutaj w Warszawie biskupa nie ma. No to biskup Jakub, prawda? Czy, proszę Państwa, z Wrocławia, czy z Lublina, prawda? Czy jeszcze może jeden jakiś biskup? Niewielu jest tutaj w Warszawie, w Polsce, niewielu jest biskupów prawosławnych, no ale on mówi o tych katolickich. Do mnie kotki. Wrócić to już coś nowego, to musiałby robić oczywiście coś nowego. Tak. I teraz pytanie jest zasadnicze właśnie, czy mu się chce. Że tak jak na ile znamy Donalda Tuska, moim zdaniem nie będzie mu się chciało, ale być może oczywiście się... Ma odhaczone w życiorysie takie rzeczy jak... Pierwszy premier, który miał dwie kadencje i teraz ma już odhaczone życie. Pierwszy Polak, który zajmuje bardzo ważną międzynarodową funkcję, czy tam unijną funkcję. Nie ma w CV prezydentury na przykład. Polityka jest takim zajęciem, które jednak bardzo rozbudza ambicje. A 60 lat to jest z jednej strony no, życiowo dużo, ale politycznie bardzo, bardzo młody wiek. Ciekawie zobaczyć sondaż Andrzej Duda kontra Donald Tusk, prawda? W wyborach prezydenckich. No dobrze, ale to takie wczesne sondaże, jak wiemy, niczego nie... No, trochę zabawowo, nie ale... Nie, oczywiście, że zabawowo, bo ja jeszcze tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz, że Tusk w wyborach 2015 był politykiem zużytym, gdyby startował jako lider partii. Natomiast on wróci po paru latach przerwy, zupełnie odświeżony, odejdą złe emocje w stosunku do niego. Pojawia się wróci teraz, czy za nie, trzy lata? Jak wróci za te... Ile tam mógł ta kadencja? Tam z półtora roku? Pół roku to jest jedna kadencja. Chodzi o połowie jego kadencji brukselskiej. Przecież to będzie luksusowa dla niego sytuacja. On nie będzie musiał podejmować gwałtownych ruchów. On będzie mógł robić to małymi krokami. A prezes Kaczyński mówi w wywiadzie do Rzeczy, że prezydent wypełnia swoją funkcję. Jego funkcją jest stać dobrze. Cała reszta jest drugorzędna. Co znaczy stać ale dobrze? Ale czy tam jest jakiś kontekst tego? No, nie. Przyjąłem do wiadomości, że prezydent chce być samodzielny, że go uwiera to, co bez przerwy i bez żadnych podstaw o nim mówią i co jest śmieszne. To jest polityka. Jeżeli idziemy razem do przodu i wiele wskazuje na to, że możemy iść do przodu razem jeszcze wiele lat, to traktuję to jako sytuację dobrą. Prezydent wypełnia swoją funkcję, jego funkcją jest stać dobrze, cała reszta jest drugorzędna i taka jest ocena polityczna, a moja ocena osobista nie ma tu żadnego znaczenia. I po raz pierwszy trzeba powiedzieć, że prezes Kaczyński mówi jak sfinks zagadkami. Także razem idą wspólnie w jednym kierunku. No dobrze, że to, że osłabli. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie, rozmowę. Piotr Gursztyn, szef TVP Historia, Łukasz Warzecha, tygodniu. Wojciech Przybylski, Republikanowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Minęła dziewiąta. Jest okazja, proszę Państwa, się uduchowić.
Nie ma co drwić, nie ma co kpić. Minęła 9, dziś wtorek, 31 dzień maja. Witamy i zapraszamy na wiadomości RDC. Karolina Wasilewska i Filip Gąsior. Protest przewoźników i ćwiczenia przed szczytem NATO utrudnią życie w Warszawie. A za chwilę o tym, które ulice lepiej omijać. Minister Sprawiedliwości chce, żeby Roman Polański został osądzony. Zbigniew Ziobro skierował kasację wyroku w sprawie reżysera do Sądu Najwyższego. Warszawski Ursus nagrodzony. To jeden z laureatów 26. edycji konkursu Teraz Polska, a więcej o tym w wiadomościach ekonomicznych. No bo trzeba przebaczać. Za pół godziny protest przewoźników w Warszawie. Sprzeciwiają się narzucaniu przez Francję i Niemcy przepisów o płacy minimalnej, bo ich zdaniem naruszają one zasady uczciwej konkurencji. Z nami reporter RDC, Cyryl Skiba. Cyryl, dzień dobry. Powiedz, gdzie i jakich utrudnień mogą spodziewać się pasażerowie komunikacji i kierowcy? Protestujący ruszą sprzed Torwaru i ulicami Łazienkowską, Górnośląską i Piękną. Dojdą przed ambasadę francuską, gdzie przekażą petycję wzywającą do zaniechania zmian w prawie. Dalej alejami ujazdowskimi dojdą na Plac Trzech Krzyży i stamtąd Nowym Światem i krakowskim przedmieściem skręcą w Świętokrzyską przed budynek przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie złożą podobny dokument. Ulice będą kolejno czasowo wyłączane z ruchu. Manifestacja zakończy się o 13:00. Cyryl, to nie są jedyne utrudnienia, jakich możemy spodziewać się w Warszawie. Zgadza się. W południe rozpoczną się ćwiczenia służb przed lipcowym szczytem NATO w Warszawie. Pierwotnie miały zacząć się za godzinę, ale zostały przełożone. Utrudnień w ruchu można spodziewać się w rejonie Stadionu Narodowego. Nieprzejezdne będzie Wybrzeże Szczecińskie, a także ulica Sokola i Siwca. Zmieniamy temat. Nie ma powodów, by Romana Polańskiego traktować inaczej niż innych obywateli. Tak Zbigniew Ziobro argumentuje decyzję o skierowaniu do Sądu Najwyższego kasacji wyroku w sprawie reżysera. W październiku Sąd Okręgowy w Krakowie zdecydował, że nie wyda Stanom Zjednoczonym Polańskiego. Zdaniem ministra sprawiedliwości to, tu cytat, przymykanie oczu na poważne przestępstwa. Sąd krakowski zdecydował o niewydawaniu pana Polańskiego Stanom Zjednoczonym w sytuacji, kiedy jest oskarżony i ścigany o okrutne przestępstwo wobec dziecka, gwałt na dziecku. Roman Polański jest poszukiwany przez amerykański wymiar sprawiedliwości od 37 lat. Funkcjonariusze służby celnej, m.in. z Warszawy, Łodzi i Poznania, rozbili grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami. Do zatrzymań doszło w Zgierzu, relacjonuje rzeczniczka Izby Celnej w Łodzi, Beata Bińczyk. Czynnicy zarekwirowali ponadto 70 tysięcy litrów różnych produktów ropopochodnych, które miały trafić na rynek jako oleje napędowe oraz ciągniki siodłowe i autocysterny. Wartość paliwa szacuje się na ponad 600 tysięcy złotych. To są wiadomości RDC. Za godzinę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Urbańskiego. Polityka, parlamentarzysta i dziennikarza pożegnają najważniejsze osoby w państwie, m.in. prezydent Andrzej Duda. Grzegorz Maciak. Andrzej Urbański zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Tworzyliśmy teatr studencki. Był bardzo utalentowany, wspomina zmarłego minister kultury Piotr Gliński. Do ostatniej chwili był aktywny, komentował życie publiczne. Inny polityk PiSu, Marek Suski, mówił, że znał Andrzeja Urbańskiego od ponad 20 lat. Jako wiceprezydent Warszawy znał świetnie różne sprawy warszawskie. Andrzej Urbański był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Kierował kancelarią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2011 roku Andrzej Urbański otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Miał 62 lata. Dzień Bociana Białego. To dzisiaj. Co roku do Polski przylatuje około 45 tysięcy takich ptaków. W powiecie siedleckim ten rok jest wyjątkowy, jeśli chodzi o liczbę bocianów. Tak mówi Ireneusz Kaługa, ornitolog z grupy ekologicznej. Już widać na gniazdach młode. Sezon wygląda na to, że będzie bardzo udany. Większość gniazd, które były w poprzednim roku zajmowane na terenie powiatu. Proszę Państwa, kto tutaj stąd z Warszawy będzie oglądał bociany? Przecież tutaj nie ma takich wielkich ptaków. To w ogóle jeszcze i te, które są, to wyginą. Niech Państwo pójdą sobie do Parku Skaryszewskiego, który tutaj jest za Berezyńską, pomiędzy Polskim Wedlem i Saską Kępą właśnie. To przecież tysiące wron u nas jest w kanale. El Mercedes, tysiące wron. Serdecznie zapraszamy. El Mercedes, oglądamy na YouTube. Tysiące wron. Ja dzisiaj zrobię film. Wrony. 21 stopni pokazują teraz termometry na Mazowszu. Na niebie dużo chmur, po południu zachmurzy się jeszcze bardziej. Możliwe są burze, a także deszcz z gradem. A na barometrach bez zmian mamy 997 hektopaskali. Sponsorem prognozy pogody jest Siesta Garden, polski producent wyposażenia ogrodowego. www.siestagarden.pl.
W RDC czas na wiadomości ekonomiczne. Najlepsze polskie produkty nagrodzone. Poznaliśmy laureatów 26. edycji konkursu Teraz Polska. To m.in. Ursus S.A. nagrodzone za ciągnik rolniczy Ursus C280 czy wytwórnia sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. za lekki wielozadaniowy śmigłowiec PZL SW-4. Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. W ciągu tych lat, dzięki m.in. konkursowi, myślę, że udało się zlikwidować wszelkie kompleksy związane z pochodzeniem produktu i usługi, a nawet osiągnęliśmy możliwość bycia dumnym z tego, co polscy przedsiębiorcy, polskie samorządy wyprawiają. Nagrody trafiły też do Elżbiety Wysoczańskiej, której firma produkuje innowacyjne artykuły pielęgnacyjne, do dr Ireny Eris, współwłaścicielki Laboratorium Kosmetycznego, czy profesora Krzysztofa Matejaszewskiego, chemika ze ścisłej światowej czołówki. Coraz więcej pracy dla Ukraińców w Polsce. W tym roku liczba ofert dla nich w biurach pośrednictwa może przekroczyć milion. O kolejny rekord może być jednak trudniej, bo jak podaje Puls Biznesu, rząd stawia tamę dla fali pracowników ze wschodu. Chce wprowadzić od przyszłego roku dwa dodatkowe typy zezwoleń na pracę sezonową i krótkoterminową, odpowiednio na 8 lub 6 miesięcy. Rząd realizuje wymogi unijnej dyrektywy, jednak pracodawcy są przeciw. Według nich to zwiększy biurokrację i zmniejszy elastyczność rynku. Sklepy z zabawkami szykują się na oblężenie. Według Gazety Wyborczej tegoroczny Dzień Dziecka może być dla nich rekordowy. To dlatego, że zbiega się w czasie z pierwszą wypłatą świadczenia 500+. Ale i bez tych dodatkowych pieniędzy rynek zabawek rośnie w Polsce najszybciej na świecie. W ubiegłym roku był wart około 2,5 miliarda złotych. Dla porównania jego wartość dla całej Unii to w przeliczeniu 56 miliardów złotych. Ale mieszkańcy Europy Zachodniej bardziej rozpieszczają najmłodszych. Rocznie wydają na zabawki, sprzęt sportowy dla dzieci czy akcesoria dla niemowląt nawet 340 euro, podczas gdy w Polsce ta kwota wynosi od 50 do 100 euro. W tym wydaniu wiadomości ekonomicznych RDC to już wszystko, a więcej o gospodarce już po 9.30. Gościem magazynu ekonomicznego będzie Agnieszka Surowiec, ekspertka Intrum Justitia. Będziemy z nią rozmawiać o tym, ile kosztują gospodarkę opóźnienia w płaceniu faktur. Tatuażach i nie tylko, ale najpierw świetliki Bogusław Linda i Finlandia. A w Polsce obchodzimy również Dzień Bociana Białego. Dziś imieniny obchodzą Aniela, Felicja, no, także Polska niech świętuje to, czego nie ma. Bocian Biały. Niech Polska świętuje to, czego nie ma. Mnie pokochasz. Bogaci. Jest sprawa 30-krotna. My, czyli ci najbogaci, będą płacić. Proszę Państwa, to żydowskie są audycje. Ci najbogaci, ci najbiedniejsi. Powinno czegoś takiego w ogóle nie być. Czegoś takiego nie powinno w ogóle być. Kosztem biednych. Na Stalowej 3 też miałyśmy bardzo piękną wystawę, proszę Państwa. Stalowa 3. Tym osobom relatywnie mniej zarabiającym, aby w przyszłości otrzymali nie bardzo niską emeryturę. I pomysłem Platformy było wtedy wziąć 10 miliardów z budżetu dodatkowo. I o miliardach, dziękuję. Głogowskie, widzisz? A te dziady tam słuchają pioseneczek, po prostu sielanka, śmietanka, czyli proszę Państwa, nic dodać, nic ująć, jak tylko reklama. Wiocha na płoć. Wiocha na płoć. Czyli nadaje nasze radio. Tak FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Cyberberkon Wagna, proszę Państwa, tutaj w Galerii Opera była bardzo piękna, chyba najpiękniejsza wystawa. Cyberberkon Wagna, proszę Państwa. To też u nas w El Mercedes oglądaj, no bo nigdzie indziej, proszę Państwa, nie zobaczysz Hitlera ukrzyżowanego, jak tylko u nas. No ale ja wcale nie żartuję, no, po prostu Bóg jest sprawiedliwy, proszę Państwa, i każdy człowiek mógłby się znaleźć w roli Hitlera, człowieka świadomego, nieświadomego, i tutaj w tym cały jest sęk.
świadomego czy nieświadomego. Dlatego też w Biblii mamy pojęcie zmartwychwstania, że śmierć pierwsza, śmierć druga. Śmierć pierwsza to tak normalnie, jak ludzie umierają, a śmierć druga to jest na wieki wieków amen. I teraz, czy ten Hitler, czy ten Stalin, czy ten ktoś, jaką śmiercią on umarł, czy pierwszą, czy drugą, to ludzie nic nie mogą na ten temat powiedzieć, proszę Państwa. Nic nie mogą powiedzieć. Sobie takie, wiecie Państwo, gadanie, że do widzenia w niebie, do zobaczenia w niebie, no to, proszę Państwa, to jest dusza nieśmiertelna. Ale Biblia o duszy nieśmiertelnej wcale nie mówi i nie zachodzi taka potrzeba, żebyśmy my propagowali jakąś tam duszę nieśmiertelną. Po prostu człowiek jest duszą i jeżeli człowiek jest duszą, to więc sam jest już uduchowiony. Nie trzeba nic dodawać. Żadnej duszy nie trzeba dodawać, bo wiecie Państwo, mówi się, że świętsza chciała być od papieża, prawda, że nie wiadomo od kogo, że człowiek coś po Bogu poprawiał, uświęcał. To, co Bóg stworzył, wszystkie dni poszczególne, kolejne, były uznane przez Jahwę za czyste, za sprawiedliwe. Także no nie ma sensu poprawiać po Panu Bogu. Także spada i leci książka. Te aktorki są nic nie warte. Tutaj też o Jaśka mamy, proszę Państwa, u Mikołaja był. Też ludzie byli oszukiwani od dziecka, że był u Mikołaja, proszę Państwa, że dajcie mu, prawda, Syberberkon, Wagna, że był u Mikołaja, że Jaśko był u Mikołaja. Bardzo stare zdjęcie, on nawet, proszę Państwa, też tego nie wie, jak leży w grobie, bo tak jak mówię, po śmierci, że tak powiem, dupa nie wierci. No, że mamy bardzo dużo tutaj różnych śladów po wernisażach. Argon Hestia też dziewczyna namalowała, proszę Państwa, namalowała góry, w których sama nigdy nie była. No to rewelacja, prawda? Rewelacja sezonu. Tutaj na archeologii Uniwersytet Warszawski też bardzo udany, proszę Państwa, wernisaż, bardzo udany i bardzo miły i bardzo gościnny z wykładem dla wszystkich. Jak ktoś się chciał tam dokształcić, to zawsze się mógł jeszcze i douczyć. Dla chcącego nic trudnego spada. Sztuka się tutaj jakby nie chce trzymać w tej Warszawie Polski. A także, proszę Państwa, no Janek bardzo wierzył w jakiś postęp, w jakąś przyszłość i skoro tutaj nie było tego sensu na ziemi widać, trzeba było zauważyć, to on widział istnienie poza ciałem, dusza. To czyli, że nawet to nie musiała być ta katolicka, nie musiała to być ta dusza kościelna, tylko po prostu, aby ta dusza jakakolwiek ta była gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. No i po prostu nawet w Marsjan wierzył Jan Maciej Witek Rokita. Wierzył w to wszystko. Z Marsa, że nawet wiesz, z Marsa. To dobrze by było, to dobrze by było. No bo człowiek robi kroniki, człowiek się lubi uwieczniać. No bo to, co my tutaj mamy tylko, proszę Państwa, przykładowo, to ja już z tym nie mogę sobie dać rady, bo już tutaj zatrudniłam i kurczaczek nosił do śmietnika, wyrzucał, proszę Państwa. Do teatru studio, do galerii zapraszamy, nie macie co robić, ale jest piękna galeria studio. Proszę Państwa, ludzie są wspaniali, ale to coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak, bo jakby to życie miało być dłuższe, miało być dłuższe. Tutaj Leszek też, nasz ginekolog, kolega, umarł, żył samotnie. Proszę Państwa, żył samotnie, nawet tu w artykule jest powiedziane, że nie zdążył pojechać nad morze, żeby sobie wypocząć. Także proszę Państwa, bądźmy dobrej myśli. Słowiańska dusza we mnie tkwi, słowiańskie serce we mnie gra. Wirują w oczach noce dni, to co na jawie, to i w snach.
My śpiewamy piękną pieśń, nawet tutaj w tym kadrze na Gotarda, proszę Państwa, ale u tej Anny Szcześniak, artystki niepełnosprawnej, menedżer wykazuje u tej Ani Sobol na Gotarda, że proszę Państwa, są tam jakieś prawa autorskie, to więc nie wiadomo, czy te prawa autorskie to gdzieś są na, proszę Ciebie, na obrazie, czy jakaś świnia. No bez sensu. Takie są, widzicie Państwo, utrudnienia, że prawa autorskie to przecież my usuwamy. Jeżeli są jakieś prawa autorskie, to my to wszystko usuwamy. Ja to nic nie mam zamiaru, zresztą nawet nie lubię i nie chcę po kimś papugować, czy kogoś reklamować, to czego nie lubię, bo ja mogę reklamować to, co ja lubię. Propozycja. O, marzę, wiesz, o tym. Głogowski. Tylko o groszu. To jest obrzydliwe, że nawet w niedzielę i święto. Także u nas od rana, proszę Państwa, wszystko, co najciekawsze w takiej tej mieszance, że jak ktoś to, tego posłucha, to może i trupem padnie, no nie wiem. Ale wiecie Państwo co, że rzeczywiście spółdzielnia Sław zorientowała się, że tu głupi nie mieszka. I oni odstąpili, proszę Państwa. Odstąpili. Odstąpili, to już nie nacierają na nasz dom. Państwo zobaczą, no niedawno to było, bo to było 13 maja 2016 roku o godzinie 19. Noc muzeów. O, właśnie. Noc muzeów. Warszawa po prawej stronie. Konopacka 15:1. Zapraszam na galeria po prawej stronie Wisły. Być może to było fajne, ale no myśmy tam nie poszli, bo tych propozycji, proszę Państwa, w Warszawie, jeśli chodzi o noc muzeów, to było tak dużo, bo ja nie wiem, czy to ktoś chce na czymś zarobić, proszę Państwa. Polin. Święto Wolności, Muzeum Historii Żydów w kwietniu. To było w kwietniu, to czyli, że już jest nieaktualne, proszę Państwa. Ja tu chcę znaleźć taką kartę Orange i mam okazję, proszę Państwa, przejrzeć wszystko to, co takiego może ciekawsze, może wernisaże przejrzę sobie jeszcze, które były. Także my nic nie robimy specjalnie, Państwa zobaczą. Ja chcę znaleźć kartę Orange, bo mamy na kartę Orange, mamy na co? Karta na kartę, a to jest na abonament. Abonament. No to więc o co chodzi? Robię przegląd i o 10 dopiero włączymy się, bo tutaj ten Głogowski w całość, ten Głogowski to ciągle o forsach. Coś obrzydliwego. Proszę Państwa, ogólnie to jest wiocha na płocie. I to jeszcze mówi się, że chińska wiocha na płocie, ponieważ no nie ma tej gościnności, a jest jednocześnie bieda. No to w galerii autograf po jednym winie, proszę Państwa. W galerii takiej po jednym winie. Chociaż, no niektóre galerie się wyrobiły. Galeria, proszę Państwa, stara na przykład na Placu Zamkowym się wyrobiła bardzo, bo się bardzo zmieniła. No także wiecie Państwo. Proszę czynić pewne zmiany. Proszę nie pokazać po sobie, że jesteście jacyś chciwi, pazerni, skąpi, że jakimiś dziadami jesteście. To już w ogóle, to jest skandal, byłby nie z tej planety, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. No i tutaj tych parę książek mam, takich starych, to są Rupemelele, po Janku Macieju Witku, proszę Państwa, i o jeszcze u Katarzyny Napiórkowskiej też, Magdalena Spasowicz, to też bardzo ładny wernisaż, bardzo, bardzo miły, bardzo udany. Proszę się tu dostosować, oglądać, podziwiać, patrzeć, Magdalena Spasowicz. Także to wszystko proponujemy Państwu, abyście Państwo sobie popatrzyli, przejrzeli, oglądali. Bardzo ciekawe, proszę Państwa, bardzo ciekawe. No, kiedyś
trzeba będzie, proszę państwa, pójść do tego sądu. W sensie takim, że no spadek, no ale wiecie państwo, my tu nie mamy czasu płacić za te mieszkania, bo to trzeba jeszcze i za te mieszkania płacić. A to jakaś taka, wiecie państwo, radio wymagałoby tutaj kilkunastu takich pomieszczeń, a tu mamy pomieszczeń kilka, no dosłownie takie jedno, co wystarczy i co potrzebne, ale wiecie państwo, to kosztuje to jedno i tyle tych żydowskich napiwków, że 500 zł, to niech państwo sobie wyobrażą, 500 zł. Dłużej. 7 lat dłużej, że mamy te pielęgniarki dobre, nie? No jak się uczą, to czemu nie szkoła? Zawsze coś daje. Dużo daje, no bo lepiej po szkole, jak jest pielęgniarka, niż gdyby była... Tak, i to jest naprawdę poważny problem i z ubolewaniem stwierdzam, że być może ten protest zwrócił uwagę na coś szalenie istotnego. A chciałabym, żeby już dzisiaj doszło do porozumienia i żeby one rzeczywiście wróciły do łóżek. Pan doktor Wojciechowski, prosta metoda. Dołożyć pieniądze. Nie ma tej dziesiątej. No właśnie nie ma tej dziesiątej. Powiem tak. Znaczy jeszcze nie ma dziesiątej. Że tutaj w Polsce leżymy w szpitalu dłużej, tak? Coś podobnego. Coś ciekawego. Jakie to interesujące? Można skrócić. Bez szkody prawdopodobnie dla stanu zdrowia. I to jest przynajmniej jeden bardzo prosty przykład, w jaki sposób szukać oszczędności. No chyba wszyscy się spotkali z taką rzeczą, że... Polskę rozkradli na miliardy, a ty szukaj oszczędności, babciu Felciu. Za to zapłaci, tak? Nie możemy tego zrobić ambulatoryjnie. A to oczywiście zwiększa koszty. Po co te gadki są, państwo, zobaczcie. Ja, żeby mi płacili miliardy za gadanie tu, w studiu, ja tu nie poszła. Tej analizy bardzo szczegółowej, bo nie jestem specjalistą od służby zdrowia, tylko na poziomie tych wskaźników makro... Miliardy rozkradli, proszę państwa, a gadają tu oszczędności. Ja chciał tego pacjenta przetrzymać. Czyli centralizowanie tego systemu nastąpiło w 2001 roku. W momencie, kiedy po rzeczywiście bardzo trudnym okresie, ale kasy chorych zaczynały już, ten system zaczął funkcjonować. W 2004 mielibyśmy również na rynku ubezpieczenia prywatne, ale nie takie, które mogłyby sobie wybierać pięknych, młodych i bogatych, ale na równi z kasami chorych, które miało być 8 i ten pakiet podstawowy miał być identyczny, zarówno w prywatnych, jak i w kasach chorych. Ale pani się odwołuje już do dawnej historii, to są zamierzchłe czasy. Natomiast, trzeba do niej wrócić. Ale być może trzeba do nich wrócić właśnie. Natomiast chciałam powiedzieć tego typu rzecz, że rzeczywiście kwestia wynagrodzeń zaczyna być kwestią znowu etatystyczną. To znaczy chcieliśmy od tego odejść, miały być budżety w szpitalach, które miały rzeczywiście się jakoś racjonalnie gospodarować. Tymczasem, i to trzeba niestety powiedzieć, oszczędza się nie na lekarzach, a na pielęgniarkach. No tak, a bzdurne niektóre procedury NFZ-u powinny być natychmiast unormowane. Oczywiście żarty żartami, jaką składkę lubimy, jaką nie, ale myśmy tutaj w EKG mówili jeszcze przed wyborami i wydawało nam się, że postulat rozwiązania NFZ-u jest jednym z najgorszych, najgroźniejszych postulatów, jaki idący do władzy PiS zgłaszał, bo powrót do tego budżetowego rozdzielania przez wojewodów to jest powrót do czasów jeszcze przed kasami chorych, a wtedy było bardzo źle. I niestety mam wrażenie, że ta pamięć jakoś u nas zawodzi w ogóle tego, no tak. Właściwie na każdym kroku widzimy, jak nas pamięć zawodzi. Informacje w Radiu Tok FM, po informacjach trzecia część magazynu EKG. Chciałem przypomnieć, że dzisiaj posiedzenie Rady Ministrów jak co wtorek i dzisiaj ustawa 12 zł za godzinę. 12 zł płacy za godzinę pracy. To jest bardzo ważna regulacja, która za kilka miesięcy wejdzie w życie. Jakie będą konsekwencje? Oby tylko pan Wiktor Wojciechowski po informacjach nie powiedział, że wzrośnie szara strefa. Poproszę o jakieś inne przemyślenia, bo szarej strefie słyszeliśmy już wielokrotnie. Informacje. Ale jak wzrośnie, no to co mam powiedzieć, że nie wzrośnie? Nie. No nie. Informacje. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie.
Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku po 12. Zapraszam, Mikołaj Lizut. Reklama. Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, jakie grzyby atakują twoje paznokcie. Dlatego lakier kosmetyczny Stefer zawiera aż 5 substancji aktywnych i 2 pielęgnujące. Jakiekolwiek grzyby zaatakują twoje paznokcie, lakier Stefer będzie właściwym rozwiązaniem. Stefer grzybicy nie przepuści. Zrób sobie prezent z okazji Dnia Dziecka. Przyjdź z rodziną lub przyjaciółmi do sklepu H&M. Im więcej kupicie, tym większy rabat otrzymacie. Nawet 25%. Odwiedź nasz profil na Facebooku i pobierz kupon na zakupy. Do zobaczenia w H&M. Pani Agnieszko, w tym roku wymagania co do naszej firmowej imprezy integracyjnej są naprawdę bardzo wysokie. Standard ma być świetny, potrzebujemy terenu do spędzania czasu na świeżym powietrzu. O, no i ma być blisko Warszawy, prawda? No nie wiem, czy takie miejsce w ogóle istnieje. Istnieje, panie prezesie. Hotel Windsor w Jachrądze nad Zalewem Zegrzyńskim. Tylko 35 km od Warszawy. Imprezy integracyjne na świeżym powietrzu. Hotel Windsor w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim zaprasza. windsorhotel.pl. Zostań smokiem biznesu. Przyjedź na targi China Home Life Show i zobacz ofertę ponad 1000 najlepszych chińskich dostawców z wielu różnych branż. Po prostu zrób dobry interes i wygraj wycieczkę do Szanghaju. China Home Life Show i China Machinex. Od 7 do 9 czerwca. Warsaw Expo na Darzyn. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 42 minuty po godzinie 9. Adam Ozga, zapraszamy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro tłumaczy, dlaczego chce kasacji w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego. W komunikacie ministerstwa czytamy, że Sąd Okręgowy w Krakowie, który odmówił wydania Polańskiego, w rażący sposób naruszył umowę o ekstradycji zawartą pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Ziobro twierdzi, że sąd błędnie przyjął, że przeszkodą w wydaniu reżysera jest to, że zarzucane mu przestępstwa uległy przedawnieniu w Polsce. Nie doszło bowiem do przedawnienia w USA. Dlatego według ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego zgodnie z umową ekstradycyjną Roman Polański, ścigany za seks z nieletnią sprzed blisko 40 lat, powinien zostać przekazany Stanom Zjednoczonym. Terroryści szykowali atak na zabytkowy dworzec centralny w Antwerpii, informuje Politico. Według belgijskiego prokuratora generalnego grupa 4 młodych ludzi z 16-letnim dżihadystą na czele planowała zdetonowanie na stacji 3 bomb. Porzuciła jednak te plany z powodu zaostrzenia procedur bezpieczeństwa po zamachach w Brukseli 22 marca. Wówczas zatrzymani w ubiegłym tygodniu terroryści mieli zdecydować o dołączeniu do bojowników tzw. Państwa Islamskiego w Syrii albo w Libii. Media informują, że grupa mogła też planować zabójstwo Filipa de Wintera, lidera nacjonalistycznej antyimigracyjnej partii Interes Flamandzki. O 11 na korcie w Paryżu powinna pojawić się Agnieszka Radwańska, aby dokończyć przerwany przedwczoraj przez deszcz mecz czwartej rundy French Open z Cwetaną Pironkową. Polska tenisistka potrzebuje 3 gemów, aby wygrać spotkanie i zameldować się w ćwierćfinale. A ja melduję, że kolejne informacje już o 10. Także proszę Państwa, nieważne, kto mówi, tylko ważne, co mówi, dlatego też u nas, u Świadków Jehowy nie ma imienia, nie ma nazwiska. No, na strażnicy, na przebudzie się w książkach. A ci, którzy są rządni tytułów, no to gdzie w nich Pan Bóg? Gdzie w nich Chrystus? Tutaj też ksiądz Rydzyk tak w systemie swoim Jehowitów. Ksiądz Rydzyk tak, no tego Pana Boga Jahwe, Jehowa, imię Jego przecież święte, przecież to jest imię, pomija, że gdzieś tam za mgłą ojciec jakiś tam święty, gdzieś się za mgłą, a natomiast imię Jezus Chrystus to wymienia wyraźnie i to co się urobiło, to co nam jest najbliższe, to co przeszło gdzieś tam przez pogaństwa, wszystkie kraje różne przeleciało, to on konkretnie usankcjonowane pogaństwem, on to konkretnie mówi Jezus Chrystus, a ojciec to gdzieś tam przedwieczny, za mgiełką jakieś to imię Jahwe wcale, że nie istnieje, a powinno być, skoro było 7000 razy imię Boże, tetragram był czczony, nieczczony, my tutaj nie mamy zamiaru 4 liter czcić, ale chodzi o sam fakt, co to imię znaczy, czy wiesz, jakie jest jego imię, psalm mówi, że to imię Jahwe bardzo ważne, że stanę się, kim się stanę, stanę się, kim zechcę, będę, kim będę, w sensie fenomenalnym.
menologicznym, w sensie stawania się. Państwo zobaczą, to wszystko jest pomijane. I to ojciec Rydzyk, mówi pan doktor, że tak omija, och, ojciec tam gdzieś kiedyś się z nim spotkamy, przedwieczny, wiekuisty, takie, wiecie państwo, jak to w poezji jest. Ja mówię, no jeżeli tu i teraz mówimy językiem dnia codziennego, no to nie wiekuisty, nie gdzieś tam przedwieczny, tylko konkretny. Jehowa, Jahwe, on to omija i to jest ta właśnie jego wina. No, to jest typowe, co dotyczy sekt. A czy ty wiesz, kim on jest? Zresztą Rydzyku też tak samo mówią, bo sekty się zwalczają. A kim on jest?